się od niej dowiedzieć. Dialog był pełny, trzeba już dwóch, a życia bacik nie daje nam tchu. Turniej tenisa stołowego dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na terenie gminy kiedyś już dawno był taki organizowany we Wsoli. I chciałem właśnie powrócić do tych tradycji, żeby organizować. Jest to impreza na szczytny cel. Bawimy się, ale również też kwestujemy, bo wiemy, że jest taka potrzeba. Na dzisiejszą imprezę bardzo dużo osób przyjechało. Na tej imprezie to nie tylko jest turniej tenisa, natomiast też odbyła się licytacja różnych gadżetów z podpisami. Były piłki do koszykówki i do siatkówki z podpisami zawodników Rosy, Radom i Czarnych, które przekazał wójt gminy Jedlińsk. Na dzisiejszym imprezie też występowali i występują rodzice, osoby w różnym wieku, które, tak mi się wydaje, że im tego sportu, takich imprez chyba brakuje, bo kiedyś bardziej było rozpropagowane, jeżeli chodzi o tenis i nie tylko. A teraz widzę, że jest dużo chętnych